Cześć, tu Adam z Atrakcyjnych Domów. Dzisiaj jesteśmy w firmie Szuwała Wiązary i jest z nami pani Natalia. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Natalio, czy powiedziałaby nam pani coś więcej o tych wiązarach, które widzimy za sobą? To są wiązary wykonane w systemie Mitek z drewna szwedzkiego klasy C24. Drewno jest to czterostronnie strugane, suszone komorowo, co jest bardzo ważne. Ono przyjeżdża do nas na plac w stanie surowym, czyli nie jest zaimpregnowane. Dopiero do impregnacji dochodzi po wycięciu. Dokładnie wszystkie elementy są identyczne, jeżeli są to wiązary powtarzane, na przykład na taką typową stodołę lub teraz jak współpracujemy z firmą Atrakcyjne Domy, są to właśnie budynki, gdzie jest dach dwuspadowy, więc wiązar jest taki sam, powtarzalny element. Każda deska po wycięciu jest oznaczana symbolami odpowiednimi, które my zaprojektujemy. Są to elementy wszystko równo podocinane, nie ma problemu. Łączone właśnie na płytki kolczaste w systemie Mitek. Wciskane prasą hydraulicznej, pod dużą siłą, pod zastosowaniem prasy hydraulicznej, więc no, cały taki wiązar jest gotowym elementem już do zamontowania na wieńcu ściany. A proszę jeszcze powiedzieć pani Natalio, pani na co dzień w firmie czym się zajmuje? Jestem konstruktorem, projektujemy wiązary z użyciem programu Pamir, który dostarcza nam właśnie producent płytek Mitek. W każdej takim, jeszcze tutaj zaznaczę, że tak jak tutaj jest widoczny taki wiązar, można wygospodarować przestrzeń strychową, co jest bardzo istotne i przydatne przy budynkach parterowych, bo można magazynować różnego rodzaju przedmioty, które na co dzień są nam po prostu niepotrzebne. Super, dziękujemy ślicznie. A my widzimy się już w kolejnym filmie.